Proszę nam powiedzieć, co ma pan na sprzedaż? Co tutaj można u pana znaleźć interesującego? No to u mnie można, panie, można kupić posag goralski, do portek takich ceperskich, tu macie takie krótkie poski, tu są łowijoki, tu macie takie z pieniędzy, tu to są takie z orzełkami, te pieniążki mają 100 lat, tu są z 23 roku. No i zbójnickie rzeźby, tam mam takie różne, rzeźba w rogu, no i tu takie łosty, tam święte Matki Boskie, święte rodziny, kierpce. Są i myśliwskie tutaj eksponaty. No, są takie, mam tu kozice, rogoce, rogi z jelenia, mam takie ładne, duże rogi, dwudziestoki, ciupagi, no i widzicie, słupki, jeszcze mi telo zostało ze świąt. No, barana można kupić takiego do siedzenia. Jest przy tym dużo pracy. No jest, no z tego się utrzymujemy, z tego zjemy. To jest tak, robi się, pół tygodnia się robi, a pół tygodnia się sprzedaje. I co tu ważne podkreślenia, nie jest to produkt sprowadzany z zagranicy? Nie, to jest, tylko sami na Podhalu robimy. Co cieszy się największym zainteresowaniem? No to zależy, jak są turyści, no to chcą jakieś pamiątki takie, to kupują różne takie wisiorki do kluczy, czy tu te na lodówkę magnesy. No, skupują takie, do Ameryki biorą zaś te takie tablice z giełontem, czy łosty. No, robią formy do oscypków. Tu macie różne formy z napisami, z Nowy Targ, Zakopane. No, Słowacy też biorą i oni też. Bo to jest region, to jest tatrzański, bo oni tam Tatrów mają trochę więcej jak my. No Goroli tam jest też dużo i też kupują poski, łapaski kupują, kierpcze kupują. No, mam ładne pióra do kapelusa, jak się młodzi zenią, no to biorą, to jest piórka. Tu macie wyroby oryginalne, nie jakieś sprowadzane z zagranicy, Sinci tam skąd. Nawet tu nie mam nawet ukraińskich, mam same wyroby takie, co są u nas zrobione. Człowiek z tego rękodzieła zje. Jestem, jak to można powiedzieć, takim handlarzem od jeszcze zeszłego stulecia. Zaczynałem handel w 78 roku na jarmarku. To jest tu pan trochę lat? No to już nawet będzie 50.